Witamy w kolejnym odcinku Tyflo Akademii. Tym razem pokażę Wam różne sposoby zapisywania pismem punktowym notatek i innych dokumentów, które można zapisać. Zaczniemy od najbardziej popularnej rzeczy do pisania Braille'em, czyli maszyny Braille'owskiej. Maszyna Braille'owska jest to w takiej walizce, o, jak starodawny tornister. Wyciągamy maszynę. Sobie. O, nawet jest kartka skręcona. Wyciągamy maszynę. Podkładkę, żeby się nie tłukła. Teraz Wam pokażę, tą się wyciągniemy i teraz omówimy maszynę Braille'owską. Kładę maszynę na podkładce i sposób zapisywania. Maszyna Braille'owska składa się w ogóle z 7 klawiszy i cofa, tu jest co i cofacza. O, tym się cofa. I teraz tak. Składa się z 7 klawiszy najważniejszych, czyli to jest punktacja właśnie Braille'owska. W poprzednich odcinkach mówiliśmy właśnie o tym, jak się zapisuje pismo punktowe, więc nie będziemy do tego wracać. I teraz tak, punkt pierwszy jest pod lewą ręką, czyli od środka. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, prawa ręka od palca wskazującego do czwartego. I na środku jest taka wydłużona bardziej spacja. I literki naciskamy całkiem. Tylko najpierw właśnie, żeby umieć, trzeba zapisać, trzeba wkręcić kartkę. Tu jest taka blaszka, że jak kręcę wałkiem, to sobie dochodzę do tego miejsca i mam blaszkę, że ją podnoszę. O, podnoszę. To są takie igiełki, żeby kartka się trzymała. Wyciągam sobie z tego kartkę, bo tu mam z kartki też schowane. Wyciągam sobie kartkę i wkręcam po prostu do maszyny. Tu mam takie marginesy, żeby mi, bo wiadomo, jak się nie widzi, to żeby to nie uciekało. Żeby to nie uciekało, wkładam pod takie jakby siodełko od roweru, tą kartkę, pod głowicę i zaciskam papier. O, aż nawet tak było słychać, jak to wykło. I sobie ręką sprawdzam. O, tak, żeby mi się wkręciło. I tutaj sobie ustawiam, żeby mi nie uciekło poza kartkę. Tak. I teraz piszę tekst na maszynie. I piszemy całe literki, czyli z dużej napiszemy Tyflo Akademia. No, mamy Tyflo Akademia. I widzieliście Państwo, wpisałem to jednym uderzeniami, tak? I napiszemy pod spodem jeszcze właśnie do nowej linijki sobie i napiszemy sobie, o, witamy w Tyflo Akademii. Tak. I mam. I tak to szybko zajęło. I tak się pisze na maszynie Braille'owskiej. Całe literki się wpisuje na punktacji. Teraz przejdziemy do innego zapisu. Odłożymy sobie maszynę. To jest tabliczka. To jest tak jakby długopis dla niewidomych. I to polega na tym, że tu trzeba każdą kropkę już osobno. Nie piszemy całych literek. I mało tego, nie możemy przeczytać od razu. Musimy najpierw napisać, potem sobie otworzyć i dopiero tam zajrzeć. Dlatego to kiedyś tak było. Dlatego się mniej to używa. Praktycznie wcale już teraz, tylko ktoś chce sobie jakąś niewidomą notatkę zrobić. Ja sobie wkładam tą kartkę do tabliczki. Tu powinny być takie bolczyki, ale ich nie mam, bo to jest stara, używana tabliczka. Więc dlatego to mi trochę będzie latać. Ale to jest na potrzeby Tyflo Akademii, więc nie ma przeszkody. I teraz właśnie, żeby literki były prawidłowo, więc ja muszę pismem lustrzanym pisać. Więc będę pisał teraz od tej strony do tej. I teraz i odwrotnie wszystko będę pisał.
od prawej do lewej. Będę musiał pisać nie od prawej, nie od lewej do prawej, tylko od prawej do lewej. I każdą kropeczkę muszę osobno. Tu są takie prostokąciki w tej tabliczce, gdzie ja mi nie ucieknie literka, bo ja sobie trzymam, dotykam palcem i wtedy wiem, gdzie mam literki pisać. I wtedy mam równo i pasuje to, co mam pisać. W ręku mam takie ze zdłutko tak zwane. Są siodełkowe i kulkowe, dlatego siodełkowe, że to jest jakby od konia, że tu palca sobie wkładam, trzymam tak i wbijam. A skąd wiem, które punkty? Bo się po prostu wpija do rogu, na środek i na dole. I teraz właśnie, żeby napisać Tyflo Akademia, to muszę o. Ty. Widzicie Państwo, jak mi to dużo zajęło? Proporcjonalnie dużo więcej czasu. Są osoby niewidome, które chcą szybciej niż ja, wiadomo, ale tu chodziło o proporcje. Tak? I teraz właśnie, żeby... O, otwieram i dopiero czytam. Tyflo Akademia. Tak? Jestem w stanie teraz to przeczytać. Ale musiałem właśnie odwrotnie pisać. To mamy tabliczkę brajlowską. Jeszcze pokażę do kamery, żeby było widać. I tu mam literki. Żeby wiedzieć, jaka tutaj liter w linii skończyłem, że mogę, co dwie mam. Mam drugą, czwartą, szóstą, ósmą, dziesiątą i tak dalej. Żeby tak mniej więcej można się orientować. To jest tabliczka brajlowska. Teraz weźmiemy bardzo ciekawą rzecz. Czyli to jest tak zwany notatnik brajlowski. I na tym też mogę zapisywać. Nie będziemy tu omawiać funkcji notatnika, bo jakby w tym odcinku mamy potrzebę pokazać formy zapisu. Więc ja już sobie ustawiłem na notatnik, żeby już być przygotowanym i po prostu piszę. To jest tak jakby maszyna taka elektroniczna. I teraz ja właśnie sobie piszę na przykład to samo. Widzicie Państwo, napisałem Tyflo Akademia. I teraz ta wersja notatnika ma coś takiego, że ma monitor LCD, że nauczyciel może sobie podejrzeć to, co uczeń napisał. Ja Wam pokażę tutaj do kamery, że to widać, to, co napisałem. A ja to sobie czuję na tych punkcikach tu na dole. O, i ja to mogę przeczytać. I mogę sobie dać nawet do nowej linii i mogę pisać dalej. Witamy. W Tyflo Akademii. O, i napisałem. Witamy w Tyflo Akademii. I kropkę mogę dać. No. I tu widać, o, i tu na monitorku widać. I na dole ja mam to w piśmie punktowym. Tyle na dzisiaj. Polecam Państwu Tyflo Akademię. Proszę subskrybować nasz kanał i polecać nauczycielom, osób niewidomych oraz wszelkim instytucjom, które pomagają tej grupie osób, bo ten kanał jest właśnie dla tego typu odbiorców. I do zobaczenia w następnym Tyflo odcinku.